Zanim zaczniemy, poważne ostrzeżenie. Niniejszy wideo esej będzie naprawdę ciężki. Często zostawiam mniej lub bardziej wyraźne ostrzeżenia, gdy zapuszczam się w trudne, potencjalnie traumatyzujące tematy, ale tym razem idziemy naprawdę na ostro, jak jeszcze nigdy wcześniej i chcę, żeby nie było tu żadnych wątpliwości. Jeśli którykolwiek z tych tematów, które widzicie na poniższej liście, budzą wasz dyskomfort, rozważcie nieoglądanie tego materiału. Czasami ludzki umysł jest bardzo dziwny, jeśli chodzi o przetwarzanie informacji. Bardzo dobrze widać to na przykładzie liczb. Wyobraźcie sobie jedną monetę. A teraz wyobraźcie sobie 10 monet. Czy jesteście w stanie zrozumieć i poprawnie ocenić różnicę między jedną monetą i 10 monetami? Z pewnością. No dobrze, a teraz wyobraźcie sobie 1 000 000 monet. A teraz 1 000 000 000 monet. Jak 1 000 000 monet różni się w waszych głowach od 1 000 000 monet? Bo w moim przypadku wygląda to tak, że 1 000 000 monet to dużo, a 1 000 000 więcej niż dużo. Przypuszczam, że u was sprawa wygląda podobnie. Zmierzam do tego, że ludzki mózg jest bardzo słaby, jeśli chodzi o konceptualizowanie naprawdę dużych liczb. I nie ma w tym niczego dziwnego. Nie wyewoluował do tego, by zajmować się takimi sprawami. Większość z nas nigdy nie będzie posiadała 1 000 000 albo 1 000 000 jakiejś rzeczy, więc intuicyjne rozumienie różnicy między tymi liczbami nie jest nam potrzebne. W rzeczywistym świecie operujemy na znacznie mniejszych liczbach. 4 jabłka, 10 palców, 5-osobowa rodzina. Jedna nadająca się do życia planeta. To coś w rodzaju ślepej plamki w naszym umyśle. Widać to doskonale, gdy rozmawiamy o milionerach i miliarderach, wrzucając do jednego worka z napisem bogacze dwie całkowicie inne klasy ekonomiczne, ludzi o zupełnie innych zasobach i wpływie na rzeczywistość. Każdemu i każdej z was bliżej jest do dowolnego milionera niż dowolnemu milionerowi do miliardera. To może prowadzić do nieporozumień i uproszczeń, które nie są na rękę właściwie nikomu. Dlatego czasami pomaga operowanie liczbami w pośredni sposób. To dość zaskakujący paradoks, ale rozbicie matematycznej liczby w jakiś interesujący sposób i ubranie jej w opowieść, którą można sobie wyobrazić, pomaga zrozumieć te różnice w proporcjach znacznie lepiej niż patrzenie na liczbę z 7 albo 9 zerami. Oxfam International na swoim koncie na Twitterze poprosiło swoich odbiorców o wyobrażenie sobie sytuacji, w której każdego dnia odkładają na konto bankowe 10 tysięcy dolarów. Suma sama w sobie już dość trudna do skonceptualizowania. Od momentu, w którym starożytni Egipcjanie zaczęli budowę piramid, aż do dnia dzisiejszego. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, dekadę, stulecie, tysiąclecie po tysiącleciu. Każdego dnia po 10 tysięcy dolarów. Od starożytności do dziś. Nawet po takim czasie oszczędzania, dłuższym niż okres istnienia całych cywilizacji, mielibyśmy na koncie bankowym co najwyżej 1/5 tego, co mają najbogatsi ludzie na świecie. Ludzkie umysły znacznie lepiej reagują na opowieści niż na cyfry. Warto o tym pamiętać. Dlatego, gdy w 2009 roku brytyjski książę Karol poruszył kwestię nieuchronnie zbliżającej się katastrofy klimatycznej i tego, że niedługo skończy nam się czas na reakcję, bardzo mądrze nie podał szacunkowego czasu na działanie w latach, ale w miesiącach. 100 miesięcy, nieco ponad 8 lat, brzmi efektownie. To okrągła liczba, która dyskretnie, ale jednocześnie bardzo dobitnie podkreśla fakt, że musimy się spieszyć, że możemy przestać liczyć lata do momentu, w którym zmiany klimatu staną się nieodwracalne, ponieważ zostały nam zaledwie miesiące. 100 months, 100 miesięcy, to tytuł komiksu autorstwa Johna Hicklentona, brytyjskiego artysty komiksowego, znanego przede wszystkim z jego fantastycznych, niesamowicie ekspresywnych ilustracji do komiksów o sędzim Dreddzie. Hicklenton był stosunkowo wpływowym artystą, szczególnie w latach 80. i 90. Nie jestem specjalistą od Dredda ani od środowiska komiksowego, z którego wywodził się ta franczyza. Trudno jest mi więc wypowiadać się na ten temat z jakimś autorytetem.
Udało mi się jednak przeczytać kilka wcześniejszych komiksów z ilustracjami tego autora i za każdym razem robiły one na mnie olbrzymie wrażenie. John Hickleton cierpiał na stwardnienie rozsiane. To przewlekła, bardzo uciążliwa choroba atakująca i niszcząca tkankę nerwową cierpiącej na nią osoby. Jest to choroba autoimmunologiczna, co oznacza, że układ odpornościowy niszczy komórki własnego organizmu. Ciało chorego jest na wojnie z samym sobą. Objawy nasilają się z czasem rozwoju choroby i niszczenia kolejnych tkanek nerwowych. Zmęczenie zmienia się w niedowłady kończyn, problemy z koncentracją, w zaniki pamięci, skurcze, w niezdolność do utrzymania moczu i kału. Stwardnienie rozsiane jest chorobą nieuleczalną. Na dzień dzisiejszy wszystkie dostępne terapie skupiają się na łagodzeniu objawów i spowalnianiu rozwoju choroby. Hickleton opisywany był przez swoich przyjaciół jako pogodny, zabawny, wiecznie uśmiechnięty człowiek. Doskonale widać to w jego filmie dokumentalnym Here's Johnny, stworzonym przez Hickletona jako kronika jego zmagań z chorobą. Film miał premierę w 2008 roku. Jego produkcja zajęła 5 lat, ale ta praca opłaciła się, ponieważ powstał doceniony przez krytyków i publiczność film dokumentalny, który zgarnął kilka branżowych nagród. Było to jedno z ostatnich dzieł stworzonych przez tego artystę. Ale nie ostatnie. 100 Months to unikalna w swojej formie powieść graficzna, będąca czymś między komiksem a ilustrowanym poematem, w całości stworzona przez Johna Hickletona. Fabuła opowiada o Marze, jednej z córek szatana, która po 10 tysiącach lat piekielnych cierpień wyrwała się na powierzchnię spustoszonej ziemi, by poskromić bestię o imieniu Longpig oraz jej dzieci, które ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie planety. Historia opowiedziana jest za pomocą 140 jednostronicowych ilustracji, które przedstawiają czytelnikowi monolog i poczynania głównej bohaterki. Autor pracował nad tym komiksem w ostatnim roku swojego życia, ze świadomością, że będzie to ostatni rok jego życia. Po ukończeniu ostatniej strony 100 Months, Hickleton z pomocą szwajcarskiej organizacji Dignitas poddał się zabiegowi eutanazji, kończąc walkę z chorobą na własnych warunkach. Komiks wydany został przez przyjaciół autora kilka miesięcy po jego śmierci. Poświęciłem tyle czasu zarysowaniu kontekstu, ponieważ w tym przypadku kontekst jest absolutnie kluczowy. 100 Months to komiks, dla uproszczenia będę nazywał go komiksem, bardzo specyficzny. Nie znając okoliczności powstania tego dzieła i po prostu czytając je pobieżnie i nieuważnie, łatwo można strywializować 100 Months. To historia opowiedziana językiem emocji, głównie silnych, negatywnych emocji, takich jak gniew, desperacja, żądza zemsty i poczucie zagłady. Hickleton był artystą komiksowym, używającym estetyki horroru i związanej z nim symboliki oraz ikonografii. Dobrym przykładem jest choćby projekt postaci Mary. Hickleton zaprojektował ją jako kobietę o długich i gęstych włosach, pod którymi skrywa swoje prawdziwe oblicze, groteskową czaszkę. Dodatkowo Mara jest bardzo skąpo odziana, a jej ciało pokryte jest dziesiątkami drobnych ran. Ten kontrast fanserwisu i groteski, ekscytacji i podniecenia oraz odrazy i obrzydzenia jest dość powszechny w graficznym horrorze. To prosty, ale skuteczny sposób na to, by odbiorca na poziomie podświadomym otrzymywał sprzeczne sygnały, które będą budziły u niego dyskomfort. Jednocześnie taki zabieg może wydawać się niegustowny albo problematyczny. To sprawia, że o ile osoby rozumiejące tę estetykę i potrafiące ją poprawnie zdekodować, rozpoznają, że kryje się pod nią zrozumiała historia, inni mogą uznać ją za niesmaczną, albo bełkotliwą, albo wszystko to naraz. Tymczasem 100 Months, choć brutalny i szokujący, ma nam do powiedzenia kilka istotnych rzeczy. Po prostu robi to w bardzo specyficzny sposób. Ta specyficzność przekazu sprawia zresztą, że tak trudno jest mówić o tym komiksie. Symbole i emocje stapiają się ze sobą i przenikają się wzajemnie. Patos i wulgarność mieszają się zarówno w warstwie wizualnej, jak i tekstowej. Główna bohaterka potrafi wyrzucić z siebie długą poetyczną tyradę, którą wieńczy kolokwialnym przekleństwem albo aktem krwawej przemocy. 100 Months nie jest starannie przemyślanym dziełem, w którym wszystkie warstwy znaczeniowe stworzą spójny, elegancki komunikat. To raczej strumień trudnych do okiełznania emocji. Historia opowiedziana jest w sposób mitologiczno-religijny. Jezus Chrystus, nazywany tu cieślą, pojawia się jako powracający motyw. Przez opowieść przewija się biblijna symbolika Babilonu i apokaliptycznej bestii, a całość ma rytm niemal modlitwy.
100 Months nie jest również konwencjonalnie narysowanym komiksem z podziałem na kadry ułożone w sekwencyjną kompozycję i dymkami tekstowymi informującymi czytelników, co mówi albo myśli dana postać. Każda strona zawiera w sobie tylko jedną ilustrację, która przedstawia kolejny segment opowieści. Tekst nałożony jest ręcznie, bezpośrednio na obraz, w sposób, który w innej sytuacji prawdopodobnie budziłby dezorientację odnośnie tego, kto wypowiada te słowa. Na szczęście komiks ma zaledwie kilka istotnych postaci, więc nie jest to aż tak wielkim problemem. Ilustracje na ogół skupiały się wyłącznie na jednym konkretnym elemencie opowieści, całą resztę pozostawiając wyobraźni czytelników. To sprawia, że na wielu stronach dominuje pusta przestrzeń, bielczystej strony, która kontrapunktuje niezwykle ekspresywną kreskę Hicklentona. Bo kreska jest naprawdę ekspresywna. Czasami ilustracje sprawiają wrażenie niedokończonych, jak gdyby autor porzucił je w trakcie pracy nad komiksem, by zająć się kolejnymi stronami, po czym zapomniał wrócić do tych wcześniejszych. Wiele stron nie jest pokolorowanych, albo pokolorowanych jest jedynie częściowo. Mimo to komiks wygląda spektakularnie. Tematem przewodnim 100 Months jest nieuchronność zagłady, rozumianej osobiście jako choroba Hicklentona, która doprowadziła do jego cierpienia i przedwczesnej śmierci, oraz szerzej jako katastrofa klimatyczna, która doprowadzi do wyginięcia ludzkości. Symbolem tej zagłady jest Mara, główna bohaterka komiksu, córka demonicznej istoty, która stylizowana jest na demona, ale której natura jest znacznie bardziej niejednoznaczna. Mara opisuje bowiem samą siebie nie jako demona, ale duszę ziemi, sukcesywnie niszczonej i dewastowanej przez jej mieszkańców. Aż w końcu postanowiła zakończyć swoje cierpienie, uśmiercając chorobę, którą wyhodowała na własnym ciele. Ludzkość czczącą ciało i monetę oraz jej boga, demoniczną, odrażającą istotę znaną jako Longpig, będącą ucieleśnieniem nieograniczonej konsumpcji, chciwości i bezmyślnego wyzysku. Mara wydostaje się ze swojego więzienia w piekle, uśmierca lub okalecza ludzkość w scenach tak drastycznych i szokujących, że nie wolno mi pokazać ich na YouTubie, po czym dociera do legowiska Longpiga, którego zabija po długim i krwawym pojedynku. Mara jest szalenie interesującym symbolem. Jej imię nie jest przypadkowe. W sanskrycie Mara oznacza śmierć i takie też imię nosi personifikacja śmierci w buddyzmie. W mitologiach słowiańskich Mara była boginią przyrody. Główna bohaterka 100 Months stapia ze sobą oba te znaczenia, stając się śmiertelną i niepowstrzymaną siłą natury, która przynosi zagładę swoim krzywdzicielom. Longpig i jego pomiot to kolejna metafora, tym razem choroby trawiącej ziemię. Choroby autoimmunologicznej, jak stwardnienie rozsiane, atakującej tę samą tkankę, która zapewnia jej istnienie. Hedonizm, konsumpcja i chciwość, które w końcu doprowadzają świat do ruiny i uwalniają gniew Mary. To jednocześnie ofiary przemocy i jej sprawcy. Gdy zakładałem ten kanał, podjąłem decyzję, by mówić na nim jedynie o rzeczach, które lubię. Zrobiłem to z kilku powodów. Trochę dlatego, bo nie chciałem żerować na negatywnych emocjach i pozwolić, by wyrosła wokół mnie społeczność, która karmi się takimi emocjami. Trochę po to, by przedwcześnie się nie wypalić, ponieważ performatywne wściekanie się na różne rzeczy jest bardzo wyczerpujące. Trochę po to, by nie nagradzać moją uwagą rzeczy, które na nią nie zasługują. Dlatego powziąłem postanowienie, by tworzyć treści jedynie o tekstach kultury, do których mam pozytywny stosunek. Nie jestem pewien, czy mam pozytywny stosunek do 100 Months. Nie jestem pewien, czy lubię ten komiks i czy w ogóle słowo lubię jest w tym kontekście odpowiednie. Lektura tego komiksu nie sprawiła mi przyjemności. Była wycieńczającym, niekomfortowym doświadczeniem, które pod wieloma względami negatywnie odbiło się na moim samopoczuciu i mojej mentalnej kondycji. Nie jestem fanem horroru, nie jestem fanem brytyjskiego kontrkulturowego komiksu. Nie przemawiają do mnie treści epatujące przemocą i mrokiem. A jednak, gdy przeczytałem 100 Months po raz pierwszy, kilka miesięcy temu, nie byłem w stanie przestać myśleć o tym komiksie. Wracałem do niego co kilka tygodni, czasami co kilka dni. Na jakiś czas stał się moją obsesją w sposób, którego nie rozumiałem i nie umiałem wytłumaczyć nawet samemu sobie. Zrozumiałem to dopiero w trakcie pracy nad tym wideoesejem, który zmusił mnie do uporządkowania moich przemyśleń co do 100 Months i przeczytania go jeszcze raz od początku do końca. Komiks kończy się sceną, w której Mara rozpacza po zabiciu wszystkich dzieci Longpiga. Jej lament zostaje przerwany łkaniem niemowlęcia.
Jedno z ludzkich dzieci przetrwało jej gniew i teraz leży, niewinne i bezbronne, na zgliszczach spustoszonej ziemi. Mara unosi dłoń, by dokończyć dzieła swojego zniszczenia, ale opuszcza ją, nie zadawszy ciosu. Zamiast tego bierze dziecko na ręce i przytula do piersi, uspokajając je i postanawiając je ocalić i odchować. John Hickleton nie napisał 100 Months dla sławy, pieniędzy, ani nawet dla uznania w oczach innych. Kreśląc kolejne stronice, autor wiedział już, że nie ujrzy dnia publikacji komiksu, że gdy skończy pracę, a planeta obróci się kolejny raz, zrobi to już bez niego. Cokolwiek zawarł na stronach komiksu, nie musiał filtrować tego przez oczekiwania kogokolwiek poza nim samym. I to widać, 100 Months to komiks ciężki, miejscami całkowicie nieczytelny, niemal wrogi czytającej go osobie. Wszystkie teksty pojawiające się na kartach komiksu napisane są ręcznie przez Hickletona, często zapisane są w ledwie czytelny sposób. To komiks, który powstał tylko z jednego powodu. Ponieważ autor chciał go stworzyć. Znalazł się w tej szczególnej i wyjątkowej sytuacji, w której mógł pozwolić sobie na absolutny brak kompromisów i absolutną szczerość. John Hickleton stworzył 100 Months, patrząc w oczy śmierci. I mimo wszystko ujrzał w nich iskierkę nadziei. Jak wielu moich znajomych, nie tylko intelektualistów, działaczy czy aktywistów, ale też zwyczajnych ludzi, cierpię na depresję klimatyczną. Świadomość tego, że w ziemskiej atmosferze zaszły już nieodwracalne zmiany, że z upływem kolejnych lat świat będzie się zmieniał na gorsze i że nie mamy nad tą zmianą żadnej kontroli, budzi we mnie lęk. O siebie samego i o moich bliskich. Właśnie te 100 miesięcy, o których mówił książę Karol, a które Hickleton zapożyczył jako tytuł swojego komiksu, minęliśmy już te granice. 5 lat temu. Zmiany klimatyczne zaczynają być już nieodwracalne, przynajmniej w realnej perspektywie, a realne, znaczące przeciwdziałania temu stanowi rzeczy nadal nie zostały wprowadzone. To budzi lęk. Zarówno ten racjonalny, wynikający ze zrozumienia tej sytuacji i jej potencjalnych konsekwencji, jak i ten dziki, nieracjonalny lęk przed nieznanym. I Hickleton wziął ten lęk, nie próbował go oswoić ani załagodzić, ale przyjął go całkowicie. Zanurzył w nim siebie i każdą osobę, która przeczytała 100 Months, dał mu imię, twarz i postać i powiedział nam wszystkim, tak, ten lęk jest prawdziwy i uzasadniony, tak, będzie dokładnie tak źle, jak się boisz. I w tym momencie absolutnej egzystencjalnej desperacji dał nam iskierkę nadziei. Istnieje wiele definicji sztuki. Dla mnie to jest sztuka. Mara nadchodzi. Nie będzie dla nas łaskawa, ale być może pod sam koniec da nam jeszcze jedną drobną szansę. So...